Czas na kolejną trasę pieszo przez Małopolskę. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Jesteśmy, proszę Państwa, w Palczowicach. To pierwszy raz zmiankowane w XV wieku, kiedy skończono budować pierwszy kościół. Bo ten tutaj, który mamy, pod wezwaniem świętego Jakuba Młodszego, został wybudowany w 1894 roku. Wnętrze wraz z polichromią mamy z XIX wieku, a ołtarze dwa, boczne i główny, z wieku XVII, czyli z pierwszego kościoła, i one są w stylu późnobarokowym. Właśnie, proszę Państwa, wokół nas stawy spytkowskie, stawy, o których już wspominałem, stawy hodowlane, gdzie hoduje się oczywiście karpia oraz inne ryby. A jak widzieliście, jest również bardzo, bardzo dużo ptactwa. Hodowla ryb i zakładanie stawów na tym terenie to wiek XII. Natomiast takie pierwsze udokumentowane stawy, które tu powstały, powstały w XVI wieku za sprawą Wawrzyńca Myszkowskiego. Powstały trzy wówczas stawy: Wawrzek, Artur i Róża, a znajdują się one o tam, na północ od nas. My natomiast ruszamy do Spytkowic. Proszę Państwa, dawna linia kolejowa, która niegdyś łączyła Spytkowice, szła przez miejscowość Miejsce, przekraczała Wisłę, a dalej szła do Alwerni i na końcu docierała aż do Czepini. Jak widzicie, dzisiaj jest zdezelowana, nic po tym torach już nie jeździ, nawet pociągi towarowe. Proszę Państwa, znajdujemy się w Spytkowicach. W Spytkowicach, które pierwszy raz zmiankowane w 1229 roku. A co dokładnie stało się w 1229 roku, to już wiecie z shorta. A proszę Państwa, w Spytkowicach znajduje się zamek właśnie Wawrzyńca Myszkowskiego, o którym przed chwilą opowiadałem Wam, jeśli chodzi o stawy rybne. On właśnie założył gotycko-renesansową konstrukcję, bryłę zamku, która powstała w pierwszej połowie XVI wieku. Jak dotarłeś do tego miejsca wraz ze mną, zostaw łapkę w górę i daj suba, bo większość z Was, która mnie ogląda, nie subskrybuje mojego kanału. Lecimy po 5000 subów, a łup! Proszę Państwa, po ponad 30 km w końcu słońce przebiło się przez tą mgłę. No i w ciągu chwili zrobiło się jasno i zrobiło się ciut cieplej. A to oznacza, że ten swój blado jaskrawy strój, w którym szedłem ze względu na bezpieczeństwo, bo wiadomo, że jeżeli się idzie w odblasku przez mgłę, no to jest się bardziej widocznym, trzeba będzie ściągnąć, bo zaraz będzie mi w tym po prostu gorąco. Zostawiamy, proszę Państwa, za sobą już Spytkowice, łącznie z przysiłkiem Dębina, i idziemy w stronę Łączan. Po naszej lewej stronie, jak widzicie, wzgórza, ale one są na drugim brzegu Wisły i te wzgórza są nam w pewien sposób dobrze znane, bowiem kiedyś szliśmy trasą z Czernichowa przez Alwernię do Krzeszowic. To było wówczas 36 km. Zostawiamy, proszę Państwa, za sobą jeden z przysiłków Ryczowa, który znajduje się po tamtej stronie. Jakbyście jechali tą drogą krajową 44, o której już raz wspominałem, to przez Ryczów byście przejeżdżali i tam jest dwór obronny. My natomiast zbliżamy się do Łączan. Łączan, które były zmiankowane pierwszy raz w 1229 roku, a które są bardzo, bardzo istotne. Dlaczego?
Weszliśmy, proszę Państwa, na wał i oto ukazuje nam się rzeka. Rzeka Wisła, którą widzieliśmy w dworach drugich za Oświęcimiem, a teraz widzimy ją właśnie tu w Łączanach. Tam, jak widzicie, przed nami stopień wodny w Łączanach, jak i most. To jest ta właśnie niesamowita ciekawostka, o której chciałem Wam powiedzieć. Bowiem jest to pierwszy most na zachód od Krakowa. Następny most, jaki będziecie mieli, to jest autostrada A4 na wysokości stopnia Bielany. A tutaj tak naprawdę cały czas nie ma mostów. Są tylko przeprawy promowe, przeprawy rzeczne. Po naszej lewej stronie ta wieś, którą widzimy, to jest kamień. Przez kamień szliśmy. Tu mamy Rosocice, a dalej po prawej stronie widać już Czerników. Wszystkie te miejscowości związane z tą trasą, którą już wspominałem parę chwil temu. Drugi, proszę Państwa, w dzisiejszej trasie kanał łącznikowy. To jest akurat nie kanał Łączany, który się zaczyna o tam. Tam widać go, jak się wynurza z Wisły i idzie aż do Skawiny. Drugi kanał żeglugowy na Dolinie Górnej Wisły. I to jest, proszę Państwa, właśnie ten most nad rzeką Wisłą w Łączanach. Przy okazji mamy elektrownię wodną, no i stopień wodny. Czyli, jak widzicie, woda zeskakuje o jakiś tam stopień w dół i płynie sobie dalej w stronę Krakowa. Po naszej prawej stronie miejscowość Chrząstowice, która była wzmiankowana w 1283 roku jako wieś szlachecka. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.